Cześć! Witam Was prosto z europejskiej premiery nowej Motorola Razr. Zapraszam, przyjrzyjmy się bliżej temu urządzeniu. Nowa Motorola Razr to współczesna wariacja na temat kultowego modelu sprzed ponad 10 lat. Tamten telefon sprzedawał się znakomicie. Czy nowy powtórzy jego sukces? Nie wiem, bo konstrukcja jest, można powiedzieć, wręcz eksperymentalna. To pierwszy na świecie telefon z klapką i jednocześnie z elastycznym wyświetlaczem. Także mamy sporo nowego, ale całość stylizacją, kształtem przypomina dawny telefon, dawny przebój Motorola, który ja osobiście po dziś dzień uważam za jeden z najlepiej wyglądających telefonów w historii. Dawny Razr oferował dość podstawowe funkcje, nie miał zbyt wyszukanego aparatu fotograficznego, nie miał zbyt dużego akumulatora, ale wyglądał po prostu fenomenalnie i to głównie za wygląd został pokochany. W nowej odsłonie dostajemy równie, a nawet chyba bym powiedział, że jeszcze bardziej bajerancki wygląd i funkcje klasycznego smartfona. Na zewnątrz mamy pomocniczy ekranik OLED-owy nazwany Quick View. Ma on przekątną 2,7 cala i rozdzielczość 800x600 pikseli. Na tym ekraniku możemy w zasadzie obsługiwać większość funkcji smartfona. Oczywiście na ile pozwoli nam rozmiar ekranu i rozmiar naszego palca. Ale generalnie wiele rzeczy da się na tym ekraniku zrobić, a gdy będziemy potrzebowali większego wyświetlacza, wystarczy rozchylić obudowę i to, co mieliśmy na małym ekranie, płynnie przeskoczy nam na duży ekran. A ten duży ekran, moi drodzy, ma 6,2 cala, proporcje 21:9 i rozdzielczość 876x2142 piksele. Czyli można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że to jest takie rozciągnięte HD+. Ekran w zasadzie wypełnia całe wnętrze klapki. Oczywiście na dole jest taka brudka, jaką miał pierwowzór, czyli pierwszy Razr. Natomiast na górze jest niewielki notch, w którym umieszczono 5-megowy aparat do selfie z przysłoną 2.0. Nic wyszukanego, ale pamiętajmy, tamten dawny Razr też jakoś specjalnie z fotografii nie słynął. Na tym dużym wyświetlaczu zobaczymy znajomy interfejs Androida, wykorzystujący moc procesora Snapdragon 710 wspieranego przez 6 GB pamięci operacyjnej i pamięć wewnętrzną 128 GB. Trochę martwi mnie akumulator, bo ma pojemność jedynie 2510 mAh, ale pewnie wynika to z konstrukcji telefonu. Obudowa nie dość, że jest dwuczęściowa, to jeszcze jednak dosyć płaska, zatem chyba większy akumulator tutaj nie wszedł. Na szczęście jest zasilanie z mocą 15 W, także ładowanie powinno być całkiem szybkie. No i niestety w telefonie zabrakło również mini jacka, też się nie zmieścił, ale na pocieszenie mamy w komplecie słuchawki przygotowane przez firmę Denon, pasujące do portu USB-C, który mamy w tym smartfonie. Nowy Razr ma oczywiście LTE, ma Bluetooth 5.0, dwuzakresowe Wi-Fi i NFC, a wnętrze telefonu, jego wnętrzność, jego elektronikę zabezpieczono specjalną nanopowłoką chroniącą go na wypadek zamoczenia. Telefon po złożeniu ma wymiary 72x94x14 mm, natomiast po otwarciu uzyskujemy 72x172x6,9 mm. Całość waży 205 gram. Na koniec wspomnę jeszcze, że po zewnętrznej stronie klapki znajdziemy główny aparat 16-megapikselowy z obiektywem o przysłonie 1.7. Jak zatem widzicie, pod względem specyfikacji mamy do czynienia z takim trochę mocniejszym średniakiem, ale tu nie chodzi o wydajność, tu nie chodzi o osiągi akumulatora, tu nie chodzi o jakość zdjęć, tu chodzi o bajer, a tego tu jest po prostu aż w nadmiarze. Zawias pracuje bardzo fajnie. Ekran w sumie też robi całkiem dobre wrażenie, a co najważniejsze, nie widać na nim charakterystycznego dla składanych smartfonów załamania. Zatem myślę, że możemy uznać nowego Razra za popis Motorola, za popis inżynierskiego kunsztu i za telefon przede wszystkim designerski, nie oceniając go wyłącznie przez pryzmat spisanej na kartce specyfikacji. No jeszcze na koniec warto powiedzieć dwa słowa o cenie. Usłyszeliśmy ze sceny 1599 euro, czyli 6800 mniej więcej, tak w tej chwili na złotówki wygląda, ale polską cenę to poznamy później. Wiadomo, że telefon będzie dostępny w Orange, ale ceny, tak jak powiedziałem, myślę, że w połowie grudnia. To na razie tyle z premiery Motorola. Do zobaczenia, cześć!